Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, świadomość roju, królowa Mewę. Witam was bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. Bierzemy się za wyprawę, bierzemy się za wędrówkę. Ognisty bies, Rahiz, on się chyba tak nazywał. Ogólnie powiem wam jedno, utożsamiam się bardzo z naszą podróżą. Jest tak gorąco, ale to dosłownie tak gorąco, a przed nami jeszcze ognisty rywal, więc już w ogóle będzie się działo. Sprawdźmy nasz wolumin nekromanty. Okej, niech będzie. No nie powiedziałbym, że to jest skarb, który jest spełnieniem marzeń, zwłaszcza grając taką montalię, jaką gramy, ale do odważnych świat należy i damy sobie radę. No to tak, mamy klątwę do wywalenia, są dwa cyklopy, jest królowa, jeden cyklop do wywalenia. Nie mamy, o już mamy. Coś, co się będzie swarmowało. Czyli tak, koszmar Iris zje północnicy. Następno będziemy zjadali szczury. Zagramy. O, ty rywalu, bardzo brzydko zagrałeś. Dobra. Czyli tak, tu mamy 20 punktów w teorii zagwarantowane. Łowca Brokwar. To już wiem, że tych punktów nie będziemy mieli tyle, ile byśmy chcieli mieć. Gramy królową. Niech będzie. Niech i tak będzie. 19 do 15. Etriel, zaatakujesz Mewę? Nope. Okej. To jest w sumie interesujące, że rywal decyduje się na tego typu zagrywki. Dobra. Kotołak. I'm fine with that. Czyli tak, kotołak, rząd bliski, maćko, rząd daleki. Będziemy sobie mogli wzmocnić cały stół. Maćko, swarm. Kotołak na piątce. Kotołak zjedzony przez cyklopa rozbijający. Mrlega. Może tu? Może być. Może jak najbardziej być. No to tak, swarm. Cyklop, kotołak i uderzenie w wivernę. Co mamy w talii? No w talii mamy jedną klątwę. Dobra, jest super. Gdybyśmy dobrali klątwę, byśmy ją odrzucili. A tak mamy pewność, że królowa jeszcze wzmocni stół. Zagramy jajo, zagramy cyklopa. Czyli tak, gramy jajo, koniec tury. Mewę jeszcze co nieco wzmocni, północnica. W sumie ten wolumin też będzie ok. Dobra, robimy tak, koniec tury. Tu się wszystko wzmacnia, pięknie, pięknie. Wolumin, kotołak i oszluzg, czyli tak, gramy kotołaga, gramy oszluzga, kończymy turę, teraz zjadamy kotołaka, zagrywamy Hjalmara. Punkty zmaksymalizowane, a dobra, może... Może można było to ciutkę lepiej zrobić. No dobra, rywal musi zrobić ponad dwa razy tyle, ile ma. To jest niemożliwe. Axel nie jest w stanie tych punktów wyciągnąć. 41, 58. I tym oto sposobem uroczyście rozpoczynamy to podejście od wygranej potyczki. Sprawdzimy sobie, jakie karty są dostępne do wyboru. O matko. O matko. Straż karawany. Zadaj wrogiej jednostce jeden punkt obrażeń. Zwiększa obrażenie o jeden za każde dwa punkty siły celu. O, to taki
To w sumie taka karcioszka rozbijająca wysoko punktowane jednostki. Tak najprościej wytłumaczyć, gdzie są w ogóle elity. Tu jest elita. Aha, czyli możemy przez dwie elity przejść. I żeby przejść przez dwie elity, to dowolnie w sumie, czy pójdziemy górą, czy dołem. Dół jest dosyć losowy. Dobra, pójdziemy sobie środkową trasą. Otwórzmy skrzynkę. W skrzynce mamy wolumin. Elfia owczyni, zamień sojuszniczą jednostkę z jednostką w swojej ręce. Zamień sojuszniczą jednostkę z jednostką w swojej ręce. Aha, ej, dobra. Dobra, ej, to będzie mocne. Bo dzięki temu możemy zagrać podwójnego Hjalmara na przykład. O, ukryty magazyn. Dobra, daj mi wolumin. Dwie karty rany. Dobra, niech będzie. Miejsce mocy. Duplikuj kartę. Ha, 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 ha. Zduplikujemy sobie wolumin elfią mówczynię Kotołaka, Hjalmara. Trudny wybór. W sumie woluminę dwa już mamy. A niech będą Hjalmary. Why not? Jest coś szalonego. To będzie tak niezbalansowane podejście, że nawet nie wiem co zrobić. Odzyskam swój honor. Dobra, odzyskaj. Hjalmar, jajo, klątwa, harpia. Potrzebuję swarm. Definitywnie potrzebuję swarm. Królowa, czarna Rajla. Gdzie zagrasz? Nie masz równych Nilfgaardczykom. Om num num. Dobra, Kotołak. Jest straż karawany, jest Hjalmar, jest północnica, jajo, wolumin. Rywal na cmentarzu nie ma aż tak fajnych kart. To nie ma sensu. Zimna noc. Żebyś wiedziała. Zimna noc, strażnik świątynny. O, z tym Rajlem trzeba sobie poradzić. Mimo wszystko. Północnica 2, 4, 6, 8. No, tu oczyścimy sobie. Zagramy transmutację, tak to się nazywa? Tak, transmutacja. Albo lepiej. Dobra, i znalazłem value dla tej karty. Możemy cofnąć sobie jednostkę ze stołu na rękę. Dzięki temu może ona przetrwać. Czego chcieć więcej? Mewę. Teraz tak, ty będziesz dalej kastowała punkty. No tu rywal próbuje zrobić swoje. Ej! Transmutacja, czarna Rajla, Hjalmar, atakujemy, 38-35. Damn. Seldkirk, proszę cię, nie rób mi krzywdy. W sumie zakrzywienie czasu. O. O! I to są fajne wartości punktowe. Bo wzmacniamy cały stół. Tu się jakiś pojedynek odbył. Całe szczęście nieduży, ale się odbył. Na cmentarzysku.
Hjalmar w ciebie i Rajla do przodu. I mamy w sumie straż karawany, która rozbija Leryjskiego Kosyniera. No, Wizagardzik. Okej. Okay. Bierzemy to na siebie. Czyli tak, straż. Za piątkę i atak za dwójkę. 25 punktów, sorry, nie robisz tego. No masz 7 punktów na Wizegardzie, masz Leryjskiego Kosyniera. Kosynier za 11. No, okej. Okay. 56-63. Nice. Teraz dobrze byłoby sobie skrócić talię, chociażby z tych wszystkich pułapek, ran. O, do widzenia rano. W sumie mogłem zobaczyć, co jest do dobrania, no ale z drugiej strony a nam zależy na tym, żeby mieć w miarę sensownie talię ułożoną, a koniec końców upiorny latarnik. Jest wolumin, dobra, szukamy. Elfia łowczyni. Mam plan. I to taki nawet sprytny. No latarnik potrzebuje 6 upiorów na stole. 6. Co najmniej. To żeby to zrobić, zagramy sobie podwójnego... Oh wait. Potrójnego Hjalmara. What? No dobra, Nez Bestia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No dalej! Który chce postawić? Okej. 18 do 5. Kolejna bestia. Dziewięć. Możemy w sumie bestię nadal rozbić, nie? To jest absolutny hit. Koniec tury. Mamy dwie klątwy. Dwie klątwy, które będzie trzeba odrzucić. Wow. Tego raczej nikt się nie spodziewał. I tak, to zjadamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 12. Do 100 000 morskich diabłów! Ach, zastanawiam się, czy ja bym chciał tracić energię, bo 10 energii to dużo. No to tak. Mamy plus 4 punkty. Na koniec tury. Czyli uzyskamy jeszcze 8 i 8, 16 punktów. Raz, dwa... Trzy upiory rywal rozegrał. Dobra. Ale zjadł. Tak, Alzur. Zakrzywienie czasu. Okej. Okej, cokolwiek. Dobra. Daj pan szczura. Co jest na cmentarzu? No, spakt. Spoko. To tutaj rywal i tak już nam krzywdę nie zrobi. Nie taką, jakby mógł zrobić. Dobra, gramy kotołaka.
A czekamy z kotołakiem, zanim go zjemy, gramy wolumin i wyciągam elfią i cokolwiek. I GG. No tak, zjadamy wolumin. A w sumie mógłbym zagrać jeszcze raz kotołaka. Dobra, nieważne. Zamień sojuszniczą jednostkę z kartą w ręce, nie? Masz 0 kart w ręce. Wezmę sobie elfią łuczniczkę, nie? Why not? Why not? Czemu nie wymienić karty bez karty? Wywalenie krasuli było najmniejszą krzywdą z tego wszystkiego. Sprawdźmy, co możemy dobrać. Nic ciekawego. Dodać Barbę Gazi, Endriagę Wojownika. Za dużo kart mamy w talii. To mnie niepokoi. Za dużo kart, za dużo pułapek, które czyhają na nas na każdym kroku. Dobra. Kolejna bitwa. Bitwa, wydarzenie, energia. Nożownik. Nie, masakra. Jest tak gorąco. Uf, jak gorąco. Puf, jak gorąco. Sapie i dyszę. Pyk, jest Maćko. Wolumin. Dobra, no ten wolumin może się nada. Może się nada. No są szkuci. Nigdy nie zegniemy karku. Okej. W sumie najlepsze jest to, że... No właśnie, najlepsze jest to... Mi rywal kontruje stół. Dobra, Maćko, chodź. Jest koszmar, koniec tury. Dobra, Mewę będzie wzmacniała. Tak czy inaczej, jest Korsarz Dimun. Dobra, zmień tak, koniec tury, teraz królowa wszystko wzmacnia. Mamy dwa razy więcej punktów niż rywal, jest Skeligijski Maruder. Wolumin, na razie brak jednostek. Na razie brak jednostek, z którymi można walczyć. No dobra, ale robimy sobie powoli ewentualne możliwości pod ten wolumin, żeby cokolwiek wyciągnąć, bo... No, przedobrzyliśmy, lekko mówiąc. Lekko mówiąc, przedobrzyliśmy. Do 100 000 morskich diabłów! Mamy Hjalmara. Jak on mi rozbije... O, nie! To niezłe. Kulawy Gerwin. Tego się chyba nikt nie spodziewał, nie? Że chłop wejdzie za tak kosmiczną wartość punktową. Okej. Okay. I teraz tak, Toruwiel i Jajo. Tu wychodzimy na skromny plus.
45-18. No mamy straż karawany. A w sumie, dobra, dzik morski nie robi mi takiej krzywdy. Za stratą mewę, w sumie. Moja strzała jest szybsza niż myśl. Dobra. Dwa punkty tracę. Dobra, 12 punktów Imo nie zrobi. 14. No tak. To niezły nożownik. Co możemy dodać do talii? Nic ciekawego. A skasować również nic nie możemy. Dobra, no gramy na dwa koszmary. Ogólnie strasznie mi się to nie podoba. A próbuję mieć jakieś interesujące karty. Ale gra nie chce sypnąć niczym fajnym. Zyskujesz klątwę. Dobra, no wzruszyłem ramionami, nic się nie stało. Nie miałem skarbu, który grę by zadowolił. Dajmy sobie zatem energię. Mogliśmy z wcześniejszego rytuału również mieć energię. Ale nie wiem, wmówiłem sobie, że o, może się coś uda. Dobra. Nie wiem, czy się będę pchał w taką walkę. Sprawdźmy skarb. Obsydianowe lustro. Czy pierścień przychylności? No, powiem wam. Grać pod 3 mewę. Pod 4 w sumie. To nawet jest potencjał. Bitwa elitarna, oh boy. Aha, bo to w sumie mamy tak, elitka, zwykła elitka. Bitwa, jak pójdziemy, to mamy bitwa, moc, elitka, energia, bitwa, elitka, energia. To ja chyba wolę iść górą. No, ej, to lepiej wygląda, to zdecydowanie lepiej wygląda. A, śledczy kapituły. Mamy wolumin. Mamy jajo. Kolejny wolumin. Nie chcę tylu woluminów. Dobra, jest bałagan w tej talii. To jest najmniej ogarnięta talia ze wszystkich. Tu jest taki... wiecie co? To jest taki bałagan w tych kartach. Ale możemy posprawdzać sobie deck przy okazji. O! Wek i wek. Czyli tak, jajo. No śledczy kapituły, jak mi zabierze kolejną jednostkę. To nie za dwie tury. To nie będzie najlepiej. Fair card pact. Okej. Okay. Dobra. Za północ, powiedziała królowa. Emisariusz. Emisariusz. Z cmentarzyska nie mam czego grać. Naprzód po zwycięstwo, czyli teraz tak, tu się zaraz będziemy wzmacniali. Wszyscy wesoło. Niby nic, tak, wszystko się wzmacnia. W ogóle mistrzyni tortur na 20 punktach. Straż karawany. Tararirara. A cyklop za trójka. Niech będzie. No jest tak, jedna mewę robi piu-piu. Zaraz druga, trzecia, czwarta mewę robi piu-piu. One się zapętlają.
Rywal daje wszystko w mistrzynię tortur. Co jest na cmentarzysku? O, nic ciekawego. Zakrzywienie czasu, one more time. Oszlusk! Super! Dobra, wzmacniacie. Raz, dwa, trzy. 83 gonisz ty. Ale dlaczego? W ogóle. Dlaczego? Co poszło nie tak? A, w ogóle skończy mi się miejsce, nie zagram wszystkich Hjalmarów. Ale... Chociaż... Też nie, zagram. Bo oszluzgiem ziem szczura. Okej. 116 do 60. Cantarella. Będę twoimi oczami, panie. Koszmar. Dobra, czyli tak, oszlusk, zjedz tą Cantarellę, bo tutaj ta zniewaga normalnie... Nie powiem czego wymaga. Nie dosięgniesz! ...172. W ogóle to się tak wszystko błyszczy. Piękny jest ten oszlusk. Co ja tutaj dostanę? Mistrzyni tortur. To nieważne. Tak miało być. Tak miało być. Dobra, zjedz emisariusza. Dobra, za 18. GG! 180 do 41. Jest żagnica zjadająca jednego szczura. Jest oszlusk za 36, którego rywal podstępem mi tutaj zabrał. Jednak mimo wszystko 100 punktów różnicy. My możemy odetchnąć z ulgą, ponieważ wychodzimy zwycięsko z pojedynku ze śledczym kapituły. Dodaj do talii. Usuń z talii. Klątwa. Nareszcie. Nareszcie wyproszone. Wyproszone punkty. Idziemy po energię. Taki był plan. Ulepsz jednostkę o 3, zyskaj energię. 15 punktów energii wyciągamy pod maksymalizację punktów. I teraz tak. Elitarna bitwa. Tym akcentem, tym mocnym akcentem zakończymy sobie historię w dniu dzisiejszym. Maxi, łowczyni czarodziejów. Tak? Tak. Tak! Maxi! Brakuje mi Remuvali. O matko, ja to w ogóle... What? Ja zapomniałem, że ja to w ogóle mam... Kotłaka. Gwizdek łowcy. No dobra. Ostatnie życzenie. Poroniec. Poroniec, poroniec, poroniec. Ewentualnie, no właśnie. A gdyby zagrać pod... Gdyby zagrać pod kotołaki... Kotołaki i oszlusk. I tym sposobem jesteśmy w stanie dewastować rywalowi stół. Nie brzmi to źle, prawda? Też tak uważam. Xartizius. A, Francesca Fyndabair. Zagraj do przodu.
Dobra. Czyli gramy. Kotołaczkowa gra. Kotołaki. Francesca, do przodu czy do tyłu? Do przodu, do tyłu. Zakrzywienie czasu. O! Dobra. Czy jeszcze dwa razy kotołak zostanie rozbity? Sobie rywal znowu. Znowu tworzy więcej wargów. Jest Janek. Na całe szczęście Janek zagrany ciutkę za późno. Dobra, portal. O, kolejny kotołak. Nice one. Hjalmar, Francesca, 37, 35, Tristelekineza, rywalu, przestań mi to robić, rozdarcie. Okej. Okay. W sumie jest dobrze. Co mogę dobrać stali? No, głównie jest szansa na coś dobrego. Jest Mewe i Cyklop. To tak, cyklop do wywalenia. Elfia łowczyni. No jej, tu nie widzę aż tak. Też z drugiej strony. Z drugiej strony Elfia, Hjalmar, Mewę wrzucamy. Szmarem wymieniamy. I teraz tak, tu mamy dwa timery. Jest rozdarcie, to mnie rywal dosyć mocno anihiluje. O, kolejny gwizdek. Słabo. Czyli tak, Maćko. Portal. Wielki dąb. Dobra. Co by Janeczka rozbić? Koszmarem zjadamy szczura, jesteśmy plus jeden w punktach. Maćko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 12 punktów. No dalej! Który chce posmakować skeliskiej stali? A, to się nie opłaca. Koniec tury. 56, 37. Kościany talizman, dobra. Raczej... dobra, jak będzie rozdarcie, 2, 4, 6, 8, 12, 14. Zjadamy. Dobra, muszę spasować. Sorry, nie mam tutaj dobrego rozwiązania. 19 punktów. Gra do bicia Marigold. Dobra, 9 punktów. 8 punktów zrobione. Szczerze? Obawiałem się, że jeszcze to przegram. Autentycznie. Jak zobaczyłem to, że rywal, wiecie, nagle takie zawahanie, takie, o nie. O nie, on to zrobi. On to zrobi. Golem? Ten golem jest bezużyteczny dla mnie. Dlaczego? Dlaczego dostałem golema? No nie brzmi to wesoło. Północnica. Ogólnie problem jest w tym, że kapłan kultysta dość mocno kontruje swarm.
A wynika to z kilku... Yennefer. Jest Yennefer. Czyli tak, Yennefer rozbija nam jednostki. Jest Artis. Jajo. Zjemy sobie jajo. Koniec tury. I ogólnie musimy jak najszybciej rozbić Yennefer. Musimy rozbić Yennefer i musimy z jej pomocą tak jakby stworzyć sobie punkty pod nasze panowanie. O, come on. Come on, ona ma bazowo za dużo punktów. No to tak. Poszluzgiem zjadamy. Cyklop. Yennefer? O, no dobra. Okej. Okay. Artis działa. To się krzywda taka duża nie dzieje. Wyznawca meluzynki. Wydaje mi się, że uruchomimy sobie nasze zaklęcia, żeby w ogóle móc cokolwiek tu zadziałać jeszcze. Co mamy na cmentarzysku? Oszlusk. Rywal ma Yennefer. Wolumin. No dobra, Alzur, portal. Pokaż mi, co masz. Manticora. Mamy bohatera. Wolumin. Kurczę, no tutaj dużo tracę. Tu zaczynam dużo tracić na tego rywalu. Na tego rywala. O matko. Dobra, ojejku, Sigwald. Come on. To jest źle. Powiem wam, że zdecydowanie jest źle. Super. Jest Olafik. Ajajajajajaj. Portal. Morg. Z cmentarza nic nie chce jeść. Szóstka i piątka. Podwójne rozmieszczenie. No niech będzie Sianna. Niech będzie Sianna. I tak, tu rywal atakuje, tu się wzmacnia. Totem z Falbloda. Okej. Okay. Jest źle. Wiecie, że my możemy tego nie zrobić paradoksalnie? Tak to wygląda, nie? Nas w ogóle Olaf skontrował. Portal. Denis czy Poroniec? Na to nie chciałbyś do
Wzmocnij 44, 41. No nie, Sabrina Glevising. Bitwy wygrywają lub przegrywają dowódcy. Wow. Cool.